Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z Tobą. Jezus kilkakrotnie powtarza: jeśli się nie nawrócicie, zginiecie. Grzech przetrzymywany w sercu osłabia i wyniszcza nas. Niszczy wypracowane wcześniej owoce dobra i zabija życie. Stańmy przed Jezusem z prostotą serca, w uniżeniu i w pokorze. Poprośmy o łaskę do głębnego odczucia swojej grzeszności. Grzeszność prowadzi do zatracenia. Nawrócenie jest niemożliwe bez uświadomienia sobie i przeżycia własnej grzeszności. Życie bez nawrócenia jest tylko pozorem, jest jak drzewo, które nie owocuje. Poprośmy Jezusa w modlitwie, aby posłał mi Ducha Prawdy, który przekona mnie o moim grzechu i natchnie pragnieniem głębokiego spotkania z Nim. Jezu, pomóż mi się nawrócić całym sercem. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony ten, który milczeć umie, bo w milczeniu przemawia Bóg do duszy naszej, bo tylko umiejąc milczeć, nauczymy się mówić. Kto milczeć umie, ten wkrótce pozyska wielki pokój dla duszy swojej i tylko w tym pokoju z Bogiem połączyć się zdoła. Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w Jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy, abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia. Nauczywszy się kochać Ciebie, mówić się nauczę, aby każde słowo moje nosiło piętno miłości Twojej. Nigdy kłamstwem, obmową, złorzeczeniem lub jakimkolwiek innym niegodziwym słowem nie chcę splamić języka mego. Ale wszystko, co mówię, niechaj będzie na chwałę Twoją, na zbawienie moje, na pożytek i pociechę bliźniego mego. Ojcze Niebieski, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie i nie będę wierzył w żadne podszepty tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić. Bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, życiem w Tobie. Jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty błogosławi Twojej posłudze modlitwy, postu i pokuty i sprawi,
aby przynosiła wspaniałe owoce. Amen. Niech Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus z Duchem Świętym zawsze udziela Ci wsparcia. Niech Trójca Święta chroni Cię od przykrości, pokus i od złego. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!